umysł celtycki nie był ani systematyczny, ani dyskursywny. Jednakże w swych pełnych liryzmu spekulacjach Celtowie potrafili wyrazić najwyższy stopień jedności życia i doświadczenia. Umysł celtycki nie był obciążony dualizmem. Nie rozdzierał tego, co przynależy do siebie nawzajem. Celtycka wyobraźnia wyrażała wewnętrzną przyjaźń obejmującą przyrodę, boskość, zaświaty i świat istot ludzkich i traktującą to wszystko jako niepodzielną całość. Dualizm oddzielający niewidzialne od widzialnego, czas od wieczności, ludzkie od boskiego, był im zupełnie obcy. To poczucie ontologicznej przyjaźni zaowocowało powstaniem świata doświadczenia inkrustowanego bogatą mozaiką inności, ambiwalencji, symbolizmu i wyobraźni. Dla naszego chorego i sponiewieranego rozdarcia możliwość takiej właśnie obdarzonej wyobraźnią i mocą jednoczenia przyjaźni jest darem, jaki oferują nam Celtowie.